Ostatnia rozmowa w dzisiejszym popołudniu w net przy naszym telefonie dr Tomasz Żukowski, politolog i socjolog. Dzień dobry, panie doktorze. Witam państwa, witam pana doktora. I osoba, która kiedyś współtworzyła politykę, doradzała politykom, nawet tym najważniejszym, bo premierom. Gdyby pan doktor miał teraz zasiąść za jakimś biurkiem, gdzie jest kartka papieru pusta, długopis i napisać panu premierowi tekst wystąpienia, gdzie ogłasza nowy ład, to co by się tam znalazło, jakie zwroty by tam się pojawiły? Panie redaktorze, takie rzeczy to w tej chwili robią moi młodsi koledzy, koleżanki pewnie też. Ja w tej chwili jakby jestem już raczej półemerytem pod tym względem, a czy pod tym względem też jestem zupełnym emerytem, a zajmuję się głównie dydaktyką, opowiadam studentom o historii społecznej, politycznej. To tylko przypomnijmy, skąd to pytanie, bo pan doktor chociażby współpracował przy expose premiera Jerzego Buzka, o ile dobrze pamiętam. Między innymi, tak, to prawda. Zdarzało mi się jeszcze uczestniczyć w wielu innych wydarzeniach blisko polityki, to prawda, to jest część mojego doświadczenia życiowego. Ale wie pan, no, odpowiem w ten sposób, że żeby móc to zrobić, to przede wszystkim musiałbym znać bardzo wiele różnego typu badań, których nie znam. No, to stąd wskazanie palcem na młodszych, którzy w tej chwili tym się zajmują. A mogę odpowiedzieć na trochę inne pytanie, to znaczy z całą pewnością w tej chwili... To ja je przeformułuję, to może wtedy pan to będzie łatwiej. Czy to wystąpienie, jakie czeka Mateusza Morawieckiego przy okazji, zakładam, że takie będzie, no to chyba naturalne, przy okazji ogłoszenia tego nowego Polskiego Ładu, to będzie coś na poziomie wartości expose, wartości politycznej, to musi być, czy to powinno być nie tylko otwarcie ekonomiczne, ale także otwarcie społeczne i polityczne? Oczywiście tak. To nie ulega wątpliwości, natomiast no, bardzo ważne pytanie, które się wiąże z tym expose, to jest nie tylko też, co w tym expose powiedzieć i jak powiedzieć, czyli treść i forma, a również kiedy powiedzieć. Albowiem tutaj pamiętajmy, że to wystąpienie, będące zarazem otwarciem, no musi być jakby wkomponowane w kalendarz no, trudnych, kryzysowych wydarzeń wiążących się i z pandemią i musi się być pewnym podsumowaniem, tak mi się wydaje w każdym razie, tego, co się w czasie pandemii wydarzyło i zarazem wskazaniem tego, co będzie się działo, kiedy będziemy w tej, co i co rząd chce uczynić, kiedy z tej pandemii będziemy my jako Polacy, a również cała Europa wychodzić. Bo to jest tak, że już pewnie radiosłuchacze są zmęczeni i w ogóle Polacy mogą być zmęczeni tym słuchaniem o nowym Polskim Ładzie, bo rozmawiamy o tym stworzeniu polityczno-ekonomicznym chyba od 3 miesięcy w zasadzie, że ono już jest robione, już jest skończone, już będzie ogłoszone. Mówiono styczeń, mówiono luty, mówiono marzec, teraz mówiono Bóg wie kiedy, że to już politycznie nie ma żadnej wartości, że ten projekt już jest pełno gotowy, de facto nie będzie wielkim fajerwerkiem, bo już jest ciążą politycznie przenoszoną. Wie pan, osoby, które się najbardziej interesują polityką, mają taką naturalną skłonność, żeby przeceniać swój poziom poinformowania i reakcje i emocje, które się właśnie z tym poziomem poinformowania i ewentualnego zmęczenia tematem prawda wiąże. Jestem prawie pewien, chociaż jak powiedziałem, nie znam na bieżąco robionych badań, że z perspektywy większości Polaków kwestia tego, o czym teraz mówimy, nie jest szczególnie ważna i ludzie pewnie o niej nawet specjalnie wiele nie wiedzą. No, wiedzą o niej politycy, wiedzą o niej zainteresowani najbardziej polityką, komentatorzy, analitycy, ale te miliony ludzi, którzy mają dostać nowy sygnał dotyczący tego, co po, jeśli dostaną tę informację, którą część ta najbardziej zainteresowana zna, to będzie dla nich to nowa i ważna informacja. Oczywiście, jeżeli będzie dobrze opowiedziana. Co po, jak rozumiem, musi być to powiedziane po pandemii, czy przynajmniej po szczycie pandemii, kiedy już będzie jasne światełko w tunelu, że ona kiedyś się skończy. Tak, to na pewno. Czy oczywiście nie chcę w tej chwili wchodzić w szczegółową analizę, bo to pewnie na ten temat trwają różnego typu analizy. To musi być w okresie, na pewno to musi być po szczycie. I na pewno nie może być zbyt wcześnie, nie może być też zbyt późno, czy ona nie może być wtedy, kiedy już będzie. Kiedy już jakby ludzie zaczną zapominać o pandemii, kiedy wtedy rzeczywiście to będzie przenoszone.
pan doktor teraz tak odpowiedział, że nie wiem, jak ja mam dalej tę rozmowę prowadzić. Nie może być zbyt wcześnie, zbyt późno. Nie czuję się winny. Ja nie wskażę panu dobrze, to. Są osoby, które wskazują konkretne terminy, ale ja naprawdę nie czuję się... mam za dużą odpowiedzialność za słowo w proporcji do posiadanej szczegółowej wiedzy, żeby ten konkretny termin wskazywać. Zwłaszcza, że nie wiemy, kiedy będzie, kiedy nie tylko nie wiemy, kiedy się skończy ta fala pandemii, ale nie wiemy na przykład, czy nie będzie kolejnej jeszcze fali pandemii. Ja zwracam uwagę na to, że jak się śledzi na przykład wydarzenia czy doświadczenia z pandemią kraju, który jest pod względem walki z nią najbardziej zaawansowany, myślę oczywiście o Izraelu, to tam mieliśmy do czynienia z poważnymi problemami nawet wtedy, kiedy już zaszczepiona była znacząca część, no gdzieś koło połowy ogółu mieszkańców. Także to wcale nie jest, ja od razu przepraszam, że to mówię, ale taka jest prawda, czy taka może być prawda, że po trzeciej fali, którą myślę, że powinniśmy sobie, obyśmy, którą miejmy nadzieję uda nam się niedługo wyhamować, może przyjść jeszcze wiosną po świętach kolejna. Mówię nie tylko o Polsce, mówię o Europie. A to w takim wypadku zmieńmy pole z terminu na zakres tematyczny tego wystąpienia, które no siłą rzeczy prędzej czy później stanie przed premierem Mateuszem Morawieckim, o ile dotrzyma na funkcji premiera, bo to też nie jest takie całkiem w 100% oczywiste. W jakie klawisze na klawiaturze politycznej rząd powinien uderzyć, czy na jakich klawiszach powinien grać w ramach tego wystąpienia? Gdzie jest pole, gdzie rząd może odbudowywać swoje poparcie? No, taki dokument, takie wystąpienie jak coś, co jest porównywalne w ekspoze, musi dotykać wszystkich klawiszy, ale jednych częściej, a drugich rzadziej, albo nawet bardzo rzadko. Ja myślę, że tutaj pan właśnie odpowiedział na to pytanie. To musi być nie tylko zapowiedź tego, co stanie się w gospodarce, ale te kwestie muszą być bardzo ważne w tym wystąpieniu, ale to musi to być również wystąpienie, które będzie pokazywać to, co bezpośrednio może być ważne dla ludzi, to, co może w konsekwencji tego zmienić się również w świecie w polityki, ale również ono się powinno odnosić do tego, co wiąże się z tym, co w polskiej polityce zawsze ważne i co dla polskiej tożsamości właśnie bardzo ważne, czyli musi to dotyczyć świata wartości. Mówię bardzo ogólnikowo, no ale pan spytał nie o konkretne klawisze, tylko spytał pan w ogóle o klawiaturę. Ale pytam dlatego, bo sama partia zdaje się być rozdarta. Trochę będę rzucał nazwiskami, trudno, niech tak będzie. Wiceminister Waldemar Buda, chociażby być może ogólnopolsko mało znany polityk młodego pokolenia z PiSu, mówi, trzeba iść bardziej ku centrum, PSL. To jest może to miejsce, gdzie byśmy dryfować, a w ogóle rząd powinien się zajmować tym, że Polakom żyje się lepiej, że mają więcej pieniędzy. Trzeba iść do tych tak zwanych normalnych Polaków, którzy mają dwójkę dzieci, dom i chcą mieć dużą kwotę wolną od podatku i chcą, żeby państwo im się nie wtrącało w życie. Jest bardziej konserwatywna, bardziej prawicowa strona, która mówi właśnie trzeba wartości, trzeba takie wartości jak państwo, jak patriotyzm, jak walka z ideologią LGBT i genderami i że to jest droga do zwycięstwa. W które klawisze bić częściej, w które rzadziej w tym expose, kolejnym expose, czy tym wystąpieniu przy okazji Nowego Ładu premier powinien realizować. Już pan odpowiada na pytanie. Ja myślę, że rzeczywiście najczęściej trzeba uderzać w te klawisze, czyli najczęściej trzeba mówić o tych kwestiach, które są największej liczby Polaków, tych zwłaszcza, którzy są gotowi głosować na Prawo i Sprawiedliwość nie bezwarunkowo, tak bym powiedział. Nie stanowią ich tego najtwardszego elektoratu, czy najczęściej, może w tym wypadku trzeba mówić nie o elektoracie, tylko o zwolennikach po prostu. Ale wie pan, równocześnie powinni swój sygnał i swoje to, czego oczekują, powinni dostać również ci, którzy stanowią tak zwanych wyborców twardych, których tak się określa, tak się opisuje. I nie ma w tym nic specjalnie zaskakującego. Jeżeli formacja jest duża, jeżeli zbiera w wyborach 30 parę, albo nawet ponad 40% głosów, jak pamiętamy z ostatnich wyborów, no to ona musi mieć zróżnicowaną propozycję, zróżnicowaną ofertę, a oczywiście kwestią i formy, i treści jest znalezienie takich słów kluczy, prawda, czy takiego układu, prawda, kolejnych klawiszy, ale tak naprawdę tu nie chodzi o maszynę do pisania, czy o klawiaturę komputera, ile chodzi o realne obietnice, realne zobowiązania, bo to jest coś, co stanowi o sile formacji rządzącej, że ona rzeczywiście realizuje znaczącą część tego, co obiecuje. Otóż
muszą znaleźć się takie zobowiązania i takie słowa opakowujące te zobowiązania, które będą czyniły, dawały tą wartość dodatkową, które będą łączyły. No tutaj przypomnę coś, co już jest częścią historii. W roku 97, większość z Państwa, myślę, że młodsi słuchacze tego już nie mogą pamiętać, a starsi może to jeszcze przez mgłę pamiętają, bo taka formacja nazywała się Akcja Wyborcza Solidarność, czyli trzy klawisze, zresztą sąsiednie na klawiaturze AWS, co zresztą jeden z autorów plakatów zauważył, ówczesnych wyborczych, miała takie hasło, które doskonale łączyło to ze wszystkim, czyli prawda, zawsze znów AWS w środku, wolność, polska rodzina. I to hasło pozwalało zbudować właśnie wspólny mianownik, czy kręgosłup, czy taki szkielet, na którym inne konstrukcje przekazu można było zbudować. No i rozumiem, tym zadaniem szczególnie ważnym z perspektywy tego, kto będzie pisał coś dla premiera, czy z premierem, to jest właśnie znalezienie takich słów klucz. Opozycja martwi się, że pieniądze europejskie to będzie fundusz wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiem, czy to jest całkowicie racjonalne, bo jak się patrzy na wydawanie w Polsce europejskich funduszy, to one na tle innych krajów europejskich są bardzo dobrze wydawane i jest bardzo małe ryzyko ich swoistej defraudacji, ale może coś w tym jest, że rzeczywiście te fundusze realizowane w najbliższych latach pozwolą Prawu i Sprawiedliwości wygrać wybory. Czy to jest może klucz do zwycięstwa nie przez serce, a przez żołądek Polaków do trzeciej kadencji? Tu potwierdzę, co pan powiedział. Rzeczywiście z badań wynika, i to z badań ekonomistów, że stan finansów publicznych w Polsce jest chyba najlepszy, jeżeli chodzi o perspektywy w całej Unii. Było niedawno głośno na ten temat. Natomiast na pana pytanie dotyczące tego, jak to jest między rządzeniem a pieniędzmi, no to w oczywisty sposób. Ci, którzy rządzą, zawsze prawda, mogą, znaczy to oni trzymają te pieniądze i te pieniądze mogą być ich atutem i mogą być też ich słabością, kiedy będą, jeżeli nie potrafią ich skutecznie wydawać. I jeśli to opozycja mówi o tych pieniądzach, to ja przypomnę, że przecież był taki czas, kiedy ich były lider, pan premier Tusk, prawda, na pieniądzach z Unii Europejskiej budował całą kampanię wyborczą, prawda? Występowali po kolei w spotach reklamowych przywódcy tej formacji i wymieniali konkretną, okrągłą, wielką kwotę i mówili, że to są te pieniądze, prawda, które dzięki którym. I z całą pewnością każda formacja rządząca ma prawo i nawet obowiązek o tym mówić, natomiast myślę, że z perspektywy dziś rządzących to jest nie tylko to, że one są, one również musi być wskazane, na co one będą przekazane, tak żeby te środki, jak żeby to pasowało do najważniejszych elementów strategii programowej tej formacji. Wtedy myślę, że to będzie... Tylko, że Donald Tusk nie rządził w czasach tak bardzo rozchwianych nastrojów społecznych jak teraz, przynajmniej tak się to wydaje, kiedy plakaty z jednej strony wszędzie w dużych miastach są błyskawice, a plakaty z dzieckiem w sercu są zrywane, z drugiej strony też pewnie są podobna fala emocji, kiedy partia Razem, jednak partia, która ma swoich posłów w Sejmie, wyklucza i składa samą krytykę za to, że jedna z ich działaczek mówi, że woli być nazwana kobietą niż osobą z macicą, czy osobą menstruacyjną i usuwa wszystkie publikacje tej osoby ze stron tejże partii Razem. To są chyba już inne czasy i pytanie, czy pieniądze w tych czasach mają tą samą wartość, to w czasach Donalda Tuska pieniądze europejskie. Nie, no one mają oczywiście swoje znaczenie. One wtedy były o tyle bardzo ważne, że były najważniejszym spoiwem całej wielkiej konstrukcji, to nazywa się Platforma. Platforma była miała znacznie mniej elementów łączących zwolennicy czy elektorat tej formacji niż dzisiaj prawicę. No i niż, jak się dowiadujemy, przynajmniej liderów partii radykalnie lewicowej, nie wierzę, żeby większość wyborców tej formacji była tego samego zdania niż ci, którzy postanowili wykluczyć, prawda, osoby, które czuły się kobietą ze swojego, de facto wykluczyć czy wypchnąć ją, prawda, na margines z tak pojmowanej przez nich polityki. Ale pan ma rację, to są rzeczywiście inne czasy. I środki oczywiście mają w dalszym ciągu bardzo duże znaczenie, ale jakby przekładane również w tym wypadku dzisiejszej polityki, przekładane
dzisiejszego życia publicznego na konkretne przedsięwzięcia. A to, co się konkretnie będzie robiło. No i w tym kontekście przecież widzimy już ten spór, prawda? Czy na przykład przeznaczać się na duże inwestycje, które oznaczają nadganianie długowiekowych czasami, prawda? A na pewno sięgającej 100 lat i więcej zapóźnień cywilizacyjnych. No myślę chociażby o centrum komunikacyjnym koło Łodzi, jak nazwijmy to, prawda? Czy o jeszcze innych bardzo ważnych inwestycjach, chociażby dotyczących kolei. No rozumiem, że słuchamy na przykład aktualnego prezydenta Warszawy, który mówi, żeby tak pieniędzy nie wydawać. To ciekawe, jego były szef właśnie tak te pieniądze wydawał, wtedy było okej. I myślę, że to w dalszym ciągu jest okej. Polsce są potrzebne takie inwestycje, które będą po prostu czynić z nas, budować tutaj taką infrastrukturę techniczną, komunikacyjną, która po prostu pozwoli nas lepiej włączyć w całość światowej gospodarki. To na koniec, panie doktorze, mówił pan o tym haśle AWS-u. Jakie są hasła, czy jakie elementy może w swoim programie poruszać Prawo i Sprawiedliwość, aby wygrywać w wojnie politycznej na poziomie ideologii czy idei? Wie pan, no takie, mówiliśmy o tym sporo. Ja myślę, że takie słowa klucze, ale tutaj nie odkryję w ogóle żadnej Ameryki, które z całą pewnością ta formacja powinna, do których się ta formacja i odwołuje, powinna się odwoływać, bo są ważne dla jej zwolenników i dla ich większości. To są takie słowa klucze jak rodzina, jak praca, prawda, również jak tożsamość, jak Polska, rozumiana jako naród, jako jego historia i jako no również te wspólnota, to są te pojęcia, ale rozumiem, że oprócz tego powinno się jeszcze pojawić parę innych ważnych, kluczowych pojęć, o których tutaj nie mówimy, a które pewnie są w tej chwili testowane w kuźniach, prawda, tego, co nazywa się budowaniem formy przekazu politycznego. Powiedział dr Tomasz Żukowski, socjolog, politolog, także osoba, która kształtowała polską politykę kiedyś jako ekspert, oczywiście, nie jako czynny polityk. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję. Do usłyszenia.